Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych prezentacji opowiadających o wyzwaniach, sukcesach i problemach rewitalizacji kilku miast polskich. Pojawiały się już wcześniej porty, ale tym razem zapraszam do wysłuchania prezentacji poświęconej chyba najbardziej koniecznemu polskiemu portowi. Prezentację zatytułowaną Gdańsk Shipyard Revitalization of an Icon wygłosi pan Gerard Schumann, dyrektor projektu Stocznia Cesarska Development. A po prezentacji zapraszam też Państwa, którzy śledzą nas online oraz Państwa zgromadzonych na sali do zadawania pytań. Gerard, the stage is yours. Okay. Thanks. Dziękuję bardzo. To dziwne doświadczenie być tutaj, być w tym dosyć pustym pokoju, ale mam nadzieję, że online mamy trochę więcej widzów, więc pozostańcie tutaj ze mną. Będę mówić bardzo krótko, jeszcze jak tak krótko, jak to możliwe. Więc nie ma prezentacji? Ja tylko je widzę. A, tu już widzę. Tak, już widać na ekranie. To 1980, a potem 2018, zupełnie inny czas. I to był ogromny, bardzo ważny moment, kiedy podpisaliśmy kontrakt z Henny Larsen także z prezydentem Adamskim i zaczęliśmy rewitalizację Stoczni Gdańskiej. Tak zaczęliśmy w 2017 roku. To ogromna wizja największego projektu rewitalizacji, z jakim zmierzyliśmy się w Polsce. Ale tutaj tak naprawdę nic się nie zdarzyło. Gdybym mówił o tym 2 tygodnie temu, pewnie byłoby inaczej, bo było bardzo interesujące, ale teraz mamy taki punkt zwrotny. Ten plan, który uważam, że jest wspaniałym planem, nie będzie w ten sposób zrealizowany. Przeszliśmy przez ogromną drogę, która była taką drogą pełną wzlotów i upadków, ale myślę, że jest pewna szansa na to, żeby zmienić radykalnie swoje podejście, więc to już nie będzie miało miejsca. Jeśli chodzi o moją podróż, bardzo krótko, zaczęła się ona tym, że zawsze interesowałem się budynkami i robiłem podobne projekty w Amsterdamie na przykład, na takim dziedzictwie przemysłowym. Zajmowałem się także projektami nadrzecznymi i myślałem dużo o takich projektach wielofunkcyjnych. Potem spędziłem czas w Stanach, a potem w stoczni. Wszystkie moje doświadczenia się tutaj skumulowały, żeby pracować właśnie nad tym projekcie. Był dla mnie bardzo ekscytującym projektem. My pochodzimy z tych dwóch belgijskich spółek, dwóch belgijskich deweloperów. To są ludzie, którzy tak naprawdę nie znają, dla tych, którzy nie znają Gdańska, to tak ono wygląda, 10 minut do centrum miasta. Część tego obszaru, tak zwane Młode Miasto, obejmuje ogromne projekty rewitalizacyjne i także bierzemy w nich udział. Działania właśnie nadmorskie czy na brzegach, a tutaj kilka zdjęć ze stoczni. Wspaniałe budynki, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to dziedzictwo, chodzi o dziedzictwo niematerialne stoczni. Chodzi o dziedzictwo solidarnościowe, dziedzictwo historyczne, więc analizowaliśmy, w jaki sposób to można wszystko ze sobą połączyć. To był taki pewien pomysł ludzi, którzy tworzyli pewne więzi w stoczni, mieli takie swoje życie w tej stoczni, nie tylko pracę, wiele pokoleń pracowało w stoczni.
uczni. I wszystko to się skumulowało wtedy, kiedy ludzie byli bardzo niezadowoleni. I ta jakaś taka zbiorowa siła się pokazała. I chcieliśmy to... Chcielibyśmy kontynuować właśnie taką tradycję. Chcielibyśmy stworzyć taką społeczność, która się nie poddaje albo która jest odporna. O młodych ludziach już mówiłem wcześniej, a mówiliśmy już także o Janu Gelu. Tutaj się to wszystko zaczęło. Chciałbym także do niego nawiązać. Ludzie przychodzą do tego miejsca, poznają historię tego miejsca. Młodzi ludzie, to jest taka trasa historyczna, postocznik, którą stworzyliśmy. Można także w niej uczestniczyć online i można zobaczyć wszystkie budynki także wewnątrz. Wspominamy wszystko, co się tam wydarzyło w przeszłości. I próbujemy ponownie wyobrazić sobie to dziedzictwo przemysłowe. Udostępniliśmy dźwig jako punkt widokowy. To jest bardzo popularne miejsce. Bardzo dużo ludzi odwiedza to miejsce. Tworzymy także różne aktywności, które są dostępne w tym miejscu, także dla turystów, wydarzenia. Jest ich coraz więcej. Mamy także artystów i przedsiębiorców, którzy chcą w tym miejscu coś tworzyć. Znów, to nie tylko była stocznia, ale było także miejsce kultury. I to staramy się odtwarzać z wieloma partnerami. Ten projekt w ten sposób się rozwija. Mamy także lokalne instytucje i społeczności artystyczne, które zamieszkują czy używają naszych projektów. To miejsce w sposób ciągły organizuje wystawy, koncerty. Mamy w ten sposób rozwijamy nasz pomysł tworzenia miejsca. Nawiązujemy także do tradycji przemysłowych. Nie możemy o tym zapomnieć, dlatego że to było miejsce przemysłowe, innowacyjne i tę tradycję chcemy kontynuować. Nawet teraz wychodzimy także do przestrzeni publicznej i zachęcamy ludzi, żeby tworzyli swoją przestrzeń publiczną. To nasze najbardziej świeże doświadczenie, kiedy ludzie tworzą swoją własną przestrzeń ogrodową. Ponownie wprowadzamy ten pomysł do naszej przestrzeni. To jedno z najnowszych rozwiązań. Przed budynkiem dyrekcji. Także tutaj te większe koncerty też organizowane są w stoczni pod dźwigiem. Widzicie więc, w jaki sposób dodajemy nowe aktywności, jak je rozwijamy, jak one się przekładają na ludzi, którzy nas śledzą na Facebooku, na ilość ludzi, którzy nas śledzą na Facebooku czy na Instagramie. Zatrzymajmy się tutaj chwilkę i przyjrzyjmy się takiej wizji, którą mieliśmy w 2017 roku i tak naprawdę ona się nie zmieniła. To jest ciągle ta wizja, chociaż były pewne wzloty i upadki i różne momenty. Ciągle jeszcze jesteśmy, idziemy właśnie w tym kierunku, który sobie założyliśmy. Dzisiaj wynajmujemy stocznię. To jest interesująca mieszanka tych klientów przemysłowych. Wszystko, co możemy wynająć, to tak naprawdę wynajmujemy przemysłowcom. To, co na żółto jest zaznaczone, to są osoby, które tworzą miejsce.
w takim kontekście, w jakim chcemy, żeby te miejsca się rozwijały w przyszłości. Mamy więc różne miejsca w tej stoczni. Oczywiście produkcja też ma miejsce, też się tutaj dzieje. Jeśli chodzi o deweloperkę, działania deweloperskie, ten nasz master plan był kompletnie zmieniony i teraz zaczynamy na nowo. Musimy tak zrobić. Ten podstawowy pomysł, że w tym głównym miejscu będą budynki wielofunkcjonalne, nie tylko przemysłowe, ale także artystyczne czy rozrywkowe, to ciągle jest naszą główną ideą. Jeśli chodzi o rozwój, to co nam się udało osiągnąć do tej pory, wracając znowu do tego zdjęcia i do tego budynku, który Państwo widzą w tle, budynek dyrekcji stoczni, przeprowadziliśmy renowację tego budynku. Był w bardzo kiepskim stanie, więc wydaliśmy na rewitalizację dużo pieniędzy. Budynek został otwarty tak naprawdę w środku pandemii. A teraz wygląda właśnie tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że cała społeczność jest bardzo zadowolona z tego, co się nam udało osiągnąć. Wszystkim się bardzo podoba. Wynajmujemy pomieszczenia. W tym budynku mamy przestrzeń coworkingową na górnym piętrze. Także nasze biura mieszczą się w tym budynku dyrekcji. Proszę zobaczyć, jak ten budynek się zmienił. A teraz zajmujemy się tym budynkiem. To będzie pierwszy budynek gastronomiczny. To dawna stacja Straży Pożarnej. Tak ten budynek wygląda dzisiaj. I to właśnie udało nam się osiągnąć. Podpisaliśmy kilka miesięcy temu umowę z Mielżyńskim. Myślę, że to będzie wspaniały najemca i w tym momencie prowadzimy dyskusję z władzami na temat tego naszego kolejnego projektu, który tutaj Państwo widzą, a potem krok po kroku będziemy dodawać coraz więcej elementów, odnawiając to miejsce. Tutaj bym chciał przerwać już mówienie o tym naszym projekcie. Działamy w długoterminowej perspektywie. Tak naprawdę ta wizja się nie zmieniła, ale sposób, w jaki chcemy tę wizję zrealizować, on się zmienia, on się będzie zmieniał. Jeśli ktoś nie był nigdy w Gdańsku, no zapraszam i bawcie się dobrze. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację. Zapytam naszej publiczności, czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące tej prezentacji? Ja wiem, że mamy pytania od naszych widzów online. Jedno dosyć interesujące, ponieważ to miejsce to nie tylko ikona, ale dla wielu Polaków to jest też pewnie takie miejsce święte. Więc czy to było jakimś problemem dla Państwa w jakimś momencie, czy to było jakimś wyzwaniem, żeby to właśnie ten status miejsca przeszkadzał? Bo on oczywiście jest związany z polską historią, no nie jest to sakrum w sensie religijnym, ale jest to takie miejsce, którego gdzie nie należałoby nic zmieniać po prostu, bo ono tam nikt nie może się do tego dotknąć. No tak, to bardzo dobre pytanie, bo w ciągu 20 minut nie można powiedzieć wszystkiego.
właściwie od slajdu do slajdu mijało 10 lat, a tutaj powinno być jeszcze wiele slajdów pomiędzy, ale ta historia jest bardzo ważna. Jest też pewnym obciążeniem i ma swoją wagę. I w związku z tym ta wrażliwość związana z tym miejscem jest rzeczywiście i słusznie bardzo dobra. Ludzie jakoś czują się z nim powiązani w różny sposób i wszyscy oddają cześć temu miejscu. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. I oczywiście nie ma tutaj też jakiejś jasnej odpowiedzi na to. Mogę tylko mieć nadzieję, że jeżeli będziemy kontynuować ten wysiłek, że będziemy współpracować z władzami, z lokalną społecznością, że w sumie ci wszyscy ludzie, którzy przyjdą, zorientują się i rozpoznają to miejsce takim, jak ono było, a jednocześnie będzie ich przyciągać to miejsce przemysłowe czymś innym niż produkcją. Ktoś inny może bardziej na przykład zorientować się na historię Solidarności, na to, jak ona, jak w tym obszarze jest ona uwzględniona, jak jest pokazana, jak jest tutaj uszanowana. Więc to bardzo zależy od indywidualnych oczekiwań osób, ale oczywiście nigdy nie powiem, że zrobiliśmy to w 100% tak, jak powinno być. A więc rozumiem, że to był jakiś. To było wyzwanie, ale raczej nie problem. No, mieliśmy tutaj wzloty i upadki, także już mnóstwo nocy mam nieprzespanych ze sobą z powodu tego projektu, ale próbuję zawsze patrzeć na to jako na wyzwanie, czy też raczej jako na szansę zrobienia czegoś, bo moim zdaniem jest to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Europie, właśnie ta kombinacja tego dziedzictwa przemysłowego i też ten aspekt polityczny z tym związany. Mamy jeszcze jedno pytanie dotyczące raczej przyszłości tego miejsca. Czy uważa Pan, że będzie można tutaj połączyć też i wprowadzić tutaj aktywność polegającą na budowie statków? Czy jest na to jakaś szansa? My mamy cały czas najemców. Sun Reef to jest jeden z największych najemców. Oni stopniowo, krok po kroku się wyprowadzają. Bo jeżeli jesteście poważną firmą profesjonalną, to tak naprawdę nie jest to miejsce, w którym taka firma powinna się znajdować. To szczerze mówiąc, to nie bardzo ma sens, biorąc też pod uwagę infrastrukturę wokół. Rzeczywiście poważna produkcja tutaj nie bardzo wchodzi w grę. Znaczy, bardzo bym się cieszył, gdyby Sun Reef czy inna firma miała taki duży showroom na naszym terenie, żeby pokazać, co produkują, czy też jakaś mniejsza skala produkcji. To byłoby świetnie, ale jeżeli to jeszcze się wiąże z morzem, to świetnie, to jeszcze lepiej, ale to już nie jest miejsce dla dużej produkcji. A więc nowa przyszłość dla tej lokalizacji. Nie wiem, czy mamy jakieś pytania może od naszej publiczności tutaj? Myślę, że to jest też miejsce związane z lokalizacją miasta, z tym, gdzie to miasto się znajduje. Jak to wygląda dzisiaj? Czy można by też tam wprowadzić funkcję rezydencjonalną, znaczy mieszkalną? Jakie są Państwa plany, jakie są realia, biorąc pod uwagę różnego rodzaju ograniczenia z tym związane? Jak Pan to widzi? Jeżeli porównamy to
Ten wizerunek, to co tutaj Państwo widzą, te zdjęcia przemawiają do ludzi, więc one nagle zaczynają żyć swoim życiem. To był bardzo ambitny plan. Jesteśmy w tej chwili na drodze ku... No może nie powiedziałbym ku zmniejszeniu swoim ambicji, ale może troszeczkę ograniczeniu skali. Ja myślę, że ten element mieszkalny będzie cały czas największym elementem całego tego projektu, bo jeżeli przeanalizujemy, co się tam dzieje w tym młodym mieście, a w pozostałej części centrum miasta, to oczywiste jest, że jak to będzie wyglądało w ciągu 20 lat. Jeżeli popatrzy się na to, co już powstało wokół nas, nie mówimy o teorii, tylko mówimy o tym, co widzimy w okolicy. Więc my jesteśmy, ja powiedziałbym, takim planem głównym, bo wszystko się od nas zaczęło. Kto tam mieszka najbliżej, kto się osiedlił najbliżej brzegu, to jesteśmy my. My tam cały czas wiele ambicji zainwestowaliśmy w ten projekt, ale być może on już nie będzie taki gęsty, ale jesteśmy przekonani co do tego, że ten element mieszkalny, on będzie, to jest ta następna część naszego programu, to jest właśnie część mieszkalna. To będzie główny składnik tej kolejnej realizacji. Nie wiem, czy mają Państwo jeszcze dalsze pytania, a jest jeszcze jedno, bardzo proszę. Zaczęliśmy mówić tutaj o funkcji mieszkalnej. To o ile wiem, Gdańsk ma taką politykę, że jakaś część każdego budynku mieszkalnego musi być przeznaczona dla osób w trudnej sytuacji, dla osób bezdomnych, czy dla mieszkania socjalne. Czy Państwo się nad tym zastanawiali, czy Państwo o tym wiedzą? Wiem również, że współpracują Państwo z organizacją, która właśnie zajmuje się, opiekuje się osobami w trudnej sytuacji, osobami bezdomnymi. I jaki to wpływ będzie miało na Państwa projekt? Nie, w tej chwili nad tym się jeszcze nie zastanawialiśmy. A ja oczywiście mam swoje przemyślenia na ten temat, ale w tej chwili na razie jest to taki podstawowy moment zmiany, redefiniowania naszego planu czy projektu. A więc jeszcze nie w tej chwili, kiedy mówimy, nie mówimy o bardzo konkretnych grupach demograficznych, które chcemy przyciągnąć do tego obszaru. Ja zawsze uważałem, że jeżeli chce się być taką kompletną dzielnicą miasta, trzeba też zaproponować coś każdej grupie. I bardzo bym się cieszył, gdyby ta organizacja pozarządowa, z którą współpracujemy w tej chwili, jeżeli my moglibyśmy pomóc im zrealizować coś w naszym obszarze. No to jest jedna z funkcji miasta. W takiej pełnej, kompletnej dzielnicy miejskiej to nie tylko są ładne restauracje czy bary, ale są to też miejsca, gdzie mogą spotkać się osoby starsze w jakiejś przestrzeni społecznej. Ja mieszkałem w Amsterdamie, to pod moim mieszkaniem na parterze był taki ośrodek dziennej opieki, czy też właściwie ośrodek, do którego przychodzili osoby bezdomne, gdzie w ciągu dnia mogły tam się czymś zająć, dostawały coś do jedzenia i nie ma się czego bać. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze kilka pytań od naszej publiczności online. Wspomniał Pan o tym, że będą pewne zmiany w tym planie głównym. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na temat tych zmian? W tej chwili może akurat trochę nieszczęśliwie się złożyło, że jesteśmy w takim momencie, ja nie mogę za wiele powiedzieć. Gdybym miał to wystąpienie 2 tygodnie temu, to pewnie bym powiedział coś innego. Ale w tej chwili rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, gdzie wszystko się nagle zmienia.
Więc mogę powiedzieć niewiele na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że widzimy, że współpraca z władzami przechodzi tutaj na inny poziom i z nimi naprawdę musimy od nowa zdefiniować, jakie są potrzeby, co jest potrzebne z naszej strony i ze strony władz. Więc dlatego tam przekreśliłem ten plan. Nie pokazuję Państwu niczego więcej, może na jakiejś innej konferencji. Nie chcę o tym więcej mówić. Jeszcze jedno pytanie i to już jest ostatnie. Ale powiązane z tym poprzednim, Pan już tutaj nam troszeczkę na to odpowiedział. Jakie były Państwa relacje z władzami lokalnymi, ze społecznością lokalną? Czy to były trudne relacje, czy dobra współpraca? Dla tego ambitnego projektu. Stworzyliśmy naprawdę bardzo dobre relacje na szczeblu lokalnym ze wszystkimi partnerami, artystami, przedsiębiorcami, z którymi współpracujemy. I też z tymi sieciami, które oni wprowadzają do tych obszarów, bo rzeczywiście mamy tutaj bardzo dobre lokalne relacje i również ludzie z Urzędu Miasta doceniają to, co robimy, te nasze działalności. Także tutaj rzeczywiście bardzo dobre mamy powiązania i na wyższym poziomie to nie jest tajemnicą, że to było wyzwanie. Mieliśmy trudności czasami z porozumieniem się co do tego, co było wymagane po stronie konserwatora. Nie ma, to nie jest tajemnicą, że przez długi czas łatwe to nie było, że to by, ale bardzo doceniono to, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o Straż Pożarną, jeśli chodzi o budynek dyrekcji. Tu zebraliśmy pochwały ze wszystkich stron, więc rzeczywiście to zostało docenione i myślę, że również to pokazuje, jakie są nasze możliwości i w jaki sposób my działamy. I że to podejście, że w tym podejściu my patrzymy na wszystkie szczegóły i robilibyśmy to z każdym nowym budynkiem. To nie tylko dotyczy renowacji, ale to jest w ogóle nasze podejście i nasze zaangażowanie w to. My uważamy, że tak należy robić. Zaufajcie nam, będziemy z Wami współpracować. I w tej chwili jesteśmy właściwie na takim etapie, że zaczynamy, to jest taki ponowny start, restartujemy, ale już jest... Te relacje zdecydowanie się poprawiają. Dziękuję bardzo, dziękuję za tę ciekawą prezentację i za Pańskie odpowiedzi. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się w Łodzi. Oczywiście chętnie też pojedziemy do Gdańska, żeby zobaczyć, jakie zmiany tam zachodzą. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim Państwu.